Ostatnio dostaję dużo pytań na temat moich rzęs. Po pierwsze, dlaczego już nie noszę doczepianych rzęs? A więc jest w sumie wiele przyczyn. Po pierwsze, dostaję uczulenia. Dostałam w pewnym momencie jakiegoś super uczulenia na rzęsy 1:1. Druga sprawa jest taka, że bardzo utrudniają mi pracę. Po prostu do sesji zdjęciowych nie jest to nigdy mile widziane, bo wtedy nie można zrobić super naturalnego makijażu. Oczywiście są też wersje super naturalne. Nie mówię, że już nigdy nie założę rzęs. Natomiast w ogóle chyba lubię takie naturalne oko z dłuższymi rzęsami, które są potraktowane odżywką do rzęs i są długie, odżywione i w sumie wystarczy je pomalować tylko dobrym tuszem do rzęs i zobaczcie, tak super wyglądają. Zobaczcie, tak to wygląda, ale prawda jest taka, że też nie lubię super za długich rzęs, bo używając odżywki często widzicie, o czekajcie, coś mi się tutaj wydarzyło, często widzicie też takie trochę za długie rzęsy, które wyglądają jakby pająk chodził po oku, a to nie o to chodzi, więc ja używam odżywki do rzęs co jakieś 3 dni, znaczy na początku trochę częściej, później co jakieś 3 dni, tylko żeby się wzmocniły i żeby były po prostu gęste, ładne i długie, a nie za długie, bo za długie to też nie jest dobre. O, i tak to wygląda. A odżywka, której ja używam, odżywkę tę już znacie, już pokazywałam Wam ją kilka lat temu, pamiętam jak byłam w Hiszpanii, jak ona się nazywa, Wimpernwinden po niemiecku. Jakie są zalety tej odżywki? Jest bardzo, jakby pojemność to 6 aż 6 ml, więc starcza na bardzo długo. Druga sprawa jest taka, że zawiera składniki, które nie podrażniają oczu. No i oczywiście, nadaje się do rzęs i do brwi, ja akurat do brwi nie muszę używać. I ona w ogóle nie tylko jakby wzmacnia i wydłuża rzęsy i brwi, ale również przyciemnia. Więc absolutnie mogę Wam ją polecić. A jeżeli nie chcesz mieć za długich rzęs, to po prostu stosuj ją rzadziej. No i w ogóle niby efekty widać dopiero po 12 tygodniach, ale ja tak naprawdę zauważyłam dużo, dużo wcześniej i ja robię sobie przerwy, też nie używam jej non-stop. Robię sobie przerwy takie miesięczne i później zaczynam używać każdego dnia. Możesz używać jej na przykład nakładać rano lub wieczorem, na przykład ja wolę wieczorem. No i ja tak robię sobie gdzieś tak 3 tygodnie codziennie, a później przechodzę na przykład na jeden raz na 3 dni albo jak mi się przypomni. Więc po prostu, a jeżeli lubisz bardzo długie, no to najlepiej używaj jej po prostu codziennie, jeżeli masz ochotę. No i oczywiście kod napisałam Wam, jeżeli macie ochotę sobie zakupić, to korzystajcie. Buźka.